dzisiaj w odcinku. Tak, ja myślę, że napastników mamy, nie? I dla mnie bardzo dosyczony, nie? Mamy Papena i Piotra i tam przyszedł Karol, nie? Myślę tak, że mamy taką drużynę, że się to rozkłada na wszystkich. Nie jest tylko jedna osoba, która by strzelila 15 branek i daleko nikt i potem jakieś chłopacy po jednej, po dwóch brankach, ale tutaj jest takie wyrównane. Myślę, wiem, że rozegrałem dobry mecz i zrobiłem dobrą robotę dla drużyny, ale no, zawsze jest takie uczucie, że bramka musi być. No mamy jeszcze jeden mecz, no. Nadziejemy się, że się uda ten ostatni mecz wygrać. Tak, ja myślę, że napastników mamy, nie? I dla mnie bardzo dosyczony, nie? Mamy Papena i Piotra i tam przyszedł Karol, nie? Tak w treningach to wygląda dobrze, no. Nie wiem co powiedzieć, no. Na treningach strzelają bramki napastnicy i dla nas bramkarzy to jest trudne, nie? Nahrajmy, jak naprawdę są bardzo mocni, jak Papen, tak i Piotrek. Piotrek Paryszek, myślę, że jest młody, że on ma jeszcze duże szanse i na nim widać potencjał. Na pewno widać i ma tego nosa na bramki. Ja myślę, że będzie tylko, jest to kwestia czasu, kiedy on odpali i on te bramki będzie strzelać. Szczerze, no, szanuję, że on to mówi, ale ja mogę to samo o nim powiedzieć, bo ja... Że jest młody. No, że młody. Nie jest stary, ale no, na piłkarskie ma swoje lata, ale... Dużo się od niego uczę. Dla mnie jest jeden z najlepszych napastników, z którym współpracowałem i który widziałem ogólnie na żywo i do tego jest jeszcze bardzo przyjemnym człowiekiem, który pomaga wszystkim zawodnikom. Strzelił w sumie już. Strzelił, ale myślę, że tak regularnie. Myślę, że on ten potencjał ma, bo było to było widać i w poprzednich klubach, jak grał w Holandii. Tam nie miał problemy ze strzelaniem bramki. I on jest taki napastnik, który ma dobre uderzenie, umie zagrać głowką. Zubinem. Szczerze ci powiem, że na początku myślałem, że będzie łatwiej, ale było, no, więcej musiałem się dopracować, inny poziom, inne treningi i na początku w ogóle nie było rywalizacji, bo widziałem, że Papen był w tamtym momencie o wiele lepszy i w wiele większej formie niż ja. Potem... Piotrek nam zapewnił, jakby prawie nam zapewnił zwycięstwo z Wisłą Płock, niestety tam tak. Straciliśmy w ostatnich chwilach. No i remis zapewnił nam z Lubinem. Tak. To są bardzo ważne punkty, nie? Oczekuję o wiele więcej od siebie i no, szczerze w tych ostatnich tygodniach przed przerwą zimową i teraz też się czuję bardzo dobrze też na treningach i... Mam nadzieję, że te bramki przyjdą. Na treningach wygląda bardzo dobrze i ja myślę, że będę bardzo ważny w tej rundzie. Jak patrzysz, mamy tylko jedną pozycję do walczenia, czyli ja myślę, że trzech wystarczy. I jesteśmy trójka, która ma swoje umiejętności i ja myślę, że obojętnie kto będzie grał, będzie dodawał jakość drużynie i będzie pomagał. Tak. Karol Stanek jest, on przyszedł z Lodzi tutaj, jest to fajny napastnik, mnie się bardzo podoba, bo ma bardzo fajne uderzenie, to muszę ci Fero potwierdzić, nie? Tak? Tak, wow. Ma bardzo fajne uderzenie na to, że ma tyle lat, ile ma, jest młody i myślę, że też ma duży potencjał, nie? Dobre umiejętności, dobre uderzenie i no wiesz, dla mnie ja już od razu widziałem, że to jest dobry napastnik, ale no wiesz, w takim wieku to jest najważniejsza gra. Dla niego by było najważniejsze, żeby grać jak najwięcej minut. Strzelił bramkę w sparingu pierwszym. Mam 4, nie? Ja myślę, że to nie jest dużo, ale gramy trochę inaczej styl. Nie mamy takiego klasycznego napastnika, żeby... Myślę, że zdobyliśmy 31 punktów i myślę, że to jest ważne. Nie jest potrzeba patrzeć tylko na pozycję, kto strzela bramki, bo myślę, że mamy dużo chłopaków, którzy strzelali bramki w tej pierwszej rundzie i myślę tak, że mamy taką drużynę, że się to rozkłada na wszystkich, nie jest tylko jedna osoba, która by strzelila 15 branek
i daleko, daleko nikt i potem jakieś chłopacy po jednej, po dwóch bramkach, ale tutaj jest takie wyrównane, myślę. Ja myślę, że obojętnie kto strzela bramki, to bardzo ważne, abyśmy te bramki strzelali i wygrywali mecze. Wszyscy, którzy się zajmują ofensywnymi rzeczmi, môžu strzelať bramke, nie jest to tylko napastník. To nevída, nie, lebo napastník, to, ja myslím, nie, že tylko strzela bramke, nie, ale jak Krapen, tak i Piotr, nie, dužo pivek učimujú, nie, jak hráme do nich dlhé pivky, i dlho pivek učimujú i zgrajú, nie, i môžu mať asisty, nie, tak ja myślę, že funkcionujú dobře. Že chceme strzelať bramky, ale też ważna jest praca, którą dajesz drużynie, żebyśmy mieli łatwiejszą grę, żebyśmy mogli grać dalej, bo wiesz, jak tylko w tyłu będziesz prowadził piłkę, to nigdy nie strzelisz bramki. I no, otrzymanie przy piłce, ale też gra w defensywie, dużo pracowania, pressing, wiesz, biegać za obrońcami, to nie jest łatwe. To jest normalne, że ludzie patrzą na to, że ile bramek napastnik strzeli, no tak to powinno być. Ale vrajím, že ja myslím, že napastník musí vykonávať i inú prácu, nie? Taká, jak sa nazýva, čarná robota, nie? Že to nevidať, ale je to bardzo dobré dla družiny. Tak jak ti poviem, že my vieme, co robíme i ja też jestem świadomy tego, že oczekują kibice bramki i Papen na pewno też to ma. I... My wieme, bo trener nam dał jakieś zadanie, nie? I my wieme, co robimy. Trenerzy są doświadczeni szkoleniowcy, oni wiedzą, co robią i my jesteśmy rozliczani przez nie, nie? A i to myślę, że jest takie dla nas taka najważniejsza wizytówka, nie? I na pewno te bramki zawsze cieszą napastnika, bo ma ja może w okach kibiców trochę spokój. Wiadomo, ja bym chciał dwóch napastników, którą strzelają po 10 bramek i robią dobrą robotę i drużyna ma dobry wynik, niż jednego, który strzeli 20 i drużyna spadnie. Może wykonywać, ale zawsze jak napastnik jest trudna pozycja w tym, że wszyscy go rozliczają od strzelenia bramek, od liczby asyst i od tych liczb, nie? Tak to jest już naturalnie od dawna. Nie, i tak na pewno zawsze będzie. Jakbyś mnie to zapytał parę lat temu, to bym był zawsze wkurzony na to, że jak mogę dobrze grać, ale nie strzelać bramki, bo strzelanie bramek było najważniejsze. W tym momencie nadal to jest najważniejsze, ale też czasami wiem, że rozegrałem dobry mecz i zrobiłem dobrą robotę dla drużyny, ale no, zawsze jest takie uczucie, że bramka musi być. Te Plovdiv. Jeżeli my zagramy dobrze, to mamy pewność siebie, że ten mecz wygramy. Z kim gramy? Z Botev Plovdiv. Skąd są? Z Bułgarii. Grasz pierwszą? Nie. Ale my. Tak, czwarty i gotowy. Czyli o której jest odprawa? O jednej. O pierwszej. O pierwszej. Dwie godziny przed meczem. Dwie godziny przed meczem. No. Dowiadujesz się, czy grasz, czy nie grasz. Wiem, że mają tam jakiego fajnego napastnika młodego. To ma wartość 2 miliony euro. To może go kupimy. Tak, no, zobaczymy, co to będzie. No patrzę sobie, jak tam wszystko w porządku, nikt nie potrzebuje czegoś. Często zdarza się, że przed samym meczem trzeba kogoś przemasować? Nie często, ale zdarza się. Zdarza się czasami rozgrzać jakieś mięśnie. Jakie mięśnie najlepiej? Dwugłowe, znaczy całą grupę kluczowo-goleniową, okay. Albo czworogłowe, albo łydki też, to zależy. Najczęściej kluczowo-goleniowe. Który to jest kluczowo-goleniowy? Tak, grupa z tyłu uda. Co dzisiaj druga połowa remis, tak? Zobaczymy. A jest szansa, żeby w przerwie też podlali, czy nie? Tak? Czyli nie ma szans? Sucha ta murawa chyba jest, nie? Twarda przez to. Zwana Sahara. Ale nie wieje dzisiaj i nie pada. Na razie. Jakby padało, by było fajnie. Jak z Karabagiem? Nie wiem, może nie aż tak. No to masz do wyboru. Jak z Karabagiem, albo tak dzisiaj. No, tak jak dzisiaj na ten wyboisk. No. Czego oczekuję po tym meczu dzisiaj? Żeby nie było żadnej kontuzji i żebyśmy nie przegrali. Dziękuję.
Powinien strzelić tę bramkę, nie? Bo ja była to dobra okazja. Szkoda, że tam dobił jeszcze Jorge mógł dobić, nie? Tylko się mu gdzieś została mu ta piłka pod nogą. No. Szkoda, ale na pewno już to tę sytuację muszę wykończyć ja. A ja jeszcze popowiem z prawej strony. Tak, zbiega, albo na tą piłkę. Ale ja mam jeszcze tu chłopa. A to ma tego swojego. Gdzie ty masz chłopa? Tutaj, z prawej strony tego ciebie w czerwonych butach w środku. Co masz na ochraniaczu? Rodzina? No? To mi kiedyś pokażesz. Twój dom. Diste moja siła. A, to jest twoja siła. Kiedyś pokażesz mi potem. Dobra? W pokoju. Jeśli mogę oczywiście. Tu mam też. Pokażesz później. Super. Powodzenia, Aleks. Zero, zero, następny remis. Chcielibyśmy na pewno zakończyć ten jakiś mecz wygranym. Mi się wydaje, że druga połowa była w naszym wykonaniu lepsza. Szkoda, co powiedzieć. No mamy jeszcze jeden mecz. No. Nadziejemy się, że się udaje ten ostatni mecz wygrać. Wyniki nie są ważne, ale też jest to fajne dla pewności siebie zwyciężyć w jakimś meczu. Myślę, że na plus defensywa nie udało nam się sześć bramki mimo stworzonej sytuacji, ale na pewno cenny cały sparing, cenna jednostka treningowa. Myślę, że tak dalej musimy pracować, a efekty będzie widać. Bardzo ciężki sparing, tak jak powiedziałeś, rywal wymagający i ten remis myślę, że taki zasłużony i rywal miał swoje sytuacje, myśmy mieli swoje sytuacje. Nic nie trafiliśmy, ale mówię, no po zaczęliśmy drugi ciężki tydzień, można powiedzieć tutaj na obozie i też troszeczkę w nogach już mamy. Teraz myślę, że będzie coraz lżej z meczu na mecz, czeka nas jeszcze w sobotę ostatni sparing, więc myślę, że trzeba wszystko zrobić, żeby się do tego meczu przygotować. Zagrać dobry mecz i z optymizmem wracać do Polski. Codziennie już dużo lepiej. Naprawdę są ciężkie mecze dzisiaj, oni naprawdę fajna drużyna. My biegaliśmy dużo, ale nie wiem, druga połowa, myślę, że dobrze wyglądaliśmy. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Bo jak nie, to co? Bo jak nie, to będzie źle.